Wojna siedmioletnia, przynajmniej na kontynencie europejskim, to był lokalny konflikt pomiędzy Prusami i Austrią, konflikt o Śląsk. I chociaż on rozlał się prawie na cały kontynent, chociaż zaangażowały się w niego chyba wszystkie ówczesne mocarstwa, to w dalszym ciągu pozostawał tylko lokalny konflikt między Prusami i Austrią o Śląsk. I tylko Prusy, i tylko Austria spośród zaangażowanych w tę wojnę państw walczyły na 100% swoich możliwości, walczyły na śmierć i życie i walczyły, no można powiedzieć, do upadłego. Wszystkie inne państwa, chociaż momentami też mocno się wczuwały, to jednak traktowały tę wojnę wyłącznie koniunkturalnie, wyłącznie jako narzędzie do załatwienia jakichś swoich interesów. Niekiedy bardzo niejasnych, niekiedy bardzo zagmatwanych, często tajonych. Z tego też względu może nam się wydawać, obserwując koleje wojny, że wiele państw zachowywało się bezsensownie i nielogicznie. Ale to wcale nie znaczy, że tak było. My po prostu nawet do dzisiaj nie do końca rozumiemy motywy działania poszczególnych państw, armii i ludzi. Spośród wszystkich zaangażowanych w wojnę stron zdecydowanie najdziwniej zachowywała się armia rosyjska. Wynikało to z bardzo specyficznej sytuacji wewnętrznej. Otóż rządząca krajem caryca Elżbieta, rodzona córka Piotra Wielkiego, naciskała na wojsko, żeby walczyło jak najbardziej energicznie. Ona była po prostu zawzięta, może nawet bardziej niż Maria Teresa, na Prusy i na króla pruskiego i domagała się drastycznych rozstrzygnięć. Sęk w tym, że caryca nie była pierwszej młodości, zdrowie też takie sobie miała, a następca tronu, wielki książę Piotr, był fanatycznym wręcz entuzjastą Prus i Fryderyka. Tak więc sytuacja dowódców rosyjskich, wszystkich razem i każdego z osobna, bo oni się dość często zmieniali, no była nie do pozazdroszczenia. Gdyby wypełniali rzetelnie rozkazy carycy Elżbiety i walczyli naprawdę z Prusakami, to wtedy podpadliby następcy tronu. Z kolei, chcąc już przypodobać się następcy tronu, podpadali ciągle rządzącej carycy Elżbiecie. Więc no, tak czy srak, mieli przerąbane. No a wiadomo, już wtedy było wiadomo, że przecież no, w Rosji się nie pierdoli. W tej sytuacji praktycznie jedyną możliwą do zrealizowania taktyką było z jednej strony udawać, czy sprawiać wrażenie, że się bardzo chce walczyć z Prusakami, że armia wręcz rwie się do tej walki, a z drugiej wynajdywać jakieś problemy, niedogodności, które by tę walkę uniemożliwiały. Tutaj bardzo pomocna okazała się okoliczność olbrzymiego oddalenia teatru walk od Petersburga. Rosyjscy dowódcy co chwilę wynajdywali sobie jakiś dylemat, jakiś problem, który rzekomo wymagał konsultacji z carycą. Wysyłano więc do Petersburga kuriera. Zanim ten kurier tam dotarł, zanim wypracowano jakąś odpowiedź, zanim ta odpowiedź dotarła do armii, no to potrafiły upłynąć 2 tygodnie. Przez ten czas armia popadała w letarg, nie robiła absolutnie nic. Dowódcy mieli kryty tyłek, że oni bardzo chcą, no ale no nie wiedzą co robić, więc muszą czekać. Taki stan rzeczy bardzo odpowiadał Prusom i pruskiemu królowi. No bo dopóki armia rosyjska pałętała się w zasadzie bez sensu gdzieś tam po Prusach wschodnich, czy po Pomorzu, czy nawet w okolicach środkowej Odry, no to trzymała się z daleka od głównego teatru działań, od Śląska, który tutaj był tym meritum wszelkich spraw.
Prusy oczywiście wystawiały jakiś korpus obserwacyjny, który pilnował Rosjan, no bo to jednak była zbyt duża siła, choćby nawet tylko potencjalna, żeby można ich było zostawić całkowicie samym sobie. Ale dopóki Rosjanie nie szukali rozstrzygnięcia, no to Prusacy też go nie szukali. Sytuacja zmieniła się latem 59 roku. Wtedy armia rosyjska zaczęła już wykazywać ewidentną tendencję do przejścia na Śląsk. Król pruski uznał, że żarty się skończyły. Z korpusu, który do tej pory tylko obserwował Rosjan, odwołał nieruchawego dowódcę generała Donę, a na jego miejsce powołał człowieka od zadań specjalnych, gościa, który prowadził najtrudniejsze ataki, na przykład pod Lutynią, generała Wedela. Wedel przybył do armii 22 lipca i od razu dał się poznać jako energiczny dowódca. Już rankiem następnego dnia, czyli 23 lipca, wziął ze sobą kilka batalionów piechoty, sporo jazdy i wykonał dokładny rekonesans pozycji rosyjskich. Upewniwszy się, że Rosjanie stoją w obozie, nic ciekawego nie robią, powrócił do własnego obozu, no i zajął się tysiącem drobnych spraw, które tam na niego czekały. Problem w tym, że Sałtykow zastosował bodaj najstarszy i najbanalniejszy trik wojenny, a mianowicie zostawił w swoim obozie niewielki oddział, który miał za zadanie udawanie całej armii, czyli palenie ognisk, rozstawianie namiotów, wzniecanie tumanów kurzu. Sam natomiast z właściwą armią bardzo szerokim łukiem odmaszerował, obchodząc pozycje pruskie. I Wedel tego nie zauważył. On sobie spokojnie siedział w swoim obozie i wprawdzie zwiadowcy meldowali mu o jakichś dziwnych ruchach rosyjskich, ale on bazował na tym, co sam zobaczył niedawno i nie zwracał na to uwagi. Dopiero kiedy liczba tych meldunków stała się już tak wielka, że no nie dało się tego zignorować, to postanowił wykonać na nowo rekonesans i wtedy dopiero przekonał się, że Sałtykow zrobił go w wała. Wedel natychmiast poderwał swoją armię, no i wyruszył w pościg za Rosjanami. Kiedy Prusacy doszli na tą równinę pomiędzy Kije i Pałck, stanęli mniej więcej tutaj, gdzie ja jestem teraz, i tam, na horyzoncie, zobaczyli linie rosyjskie. Wedel nakazał natychmiastowy, frontalny atak, bez jakiegoś większego pomysłu. Takie coś oczywiście ma sens, jeżeli się dysponuje przewagą liczebną nad wrogiem, no ewentualnie, jeżeli siły są w miarę równe. Tutaj natomiast siły nie były równe, Rosjan było więcej. Dokładnych liczb nie podam, bo wersje są co do tego różne, więc ograniczmy się do stwierdzenia, że Rosjan było zauważalnie, ale nie przytłaczająco więcej niż Prusaków. Prusakom udało się odrzucić Rosjan, ale tylko o kilkaset metrów do Pałcka. W tej wsi Rosjanie stanęli nieprzerwaną linią, nie dali rozerwać swoich szyków, a centrum obrony ustanowili tutaj, na przykościelnym cmentarzu. Za być może tego muru, a być może innego, który stał na tym miejscu, bardzo mocno ostrzeliwali się Prusakom i w końcu ich odrzucili. Po kilku atakach, z których każdy został krwawo odparty i skontrowany, Prusacy zostali odrzuceni w miejsce, z którego rozpoczęli atak. Czyli tutaj. To są resztki pomnika, który stał na miejscu bitwy. Wedel po utracie 1/4 swoich stanów liczebnych przyjął do wiadomości, że jednak nie pokona Sałtykowa i wycofał się na południe. Rosjanie nie ścigali Prusaków,
z powodów, o których mówiłem na początku filmu. Rosjanie walczyli tylko, gdy zostali zmuszeni do walki. Sami z siebie zbyt wielkiej inicjatywy nie wykazywali. Więc Sałtykow spokojnie odszedł sobie ku Odrze. Wedel też, tylko w innym kierunku. I w zasadzie nic z tej bitwy nie wynikło, poza dużymi stratami. Mówi się o 6 do nawet 8 tysiącach strat po stronie pruskiej i 4 tysiącach wśród Rosjan. Wiadomość o przegranej pod Kijami dotarła do głównej kwatery pruskiej już następnego dnia, co jest dość sporym wyczynem, bo odległość tutaj to jest dokładnie 119 km w linii prostej. Król Fryderyk akurat siedział sobie w folwarku Düringa, który jest za mną, i gawędził ze swoim przyjacielem, a formalnie lektorem, Henri Decatem. Decat opisał tę scenę bardzo dokładnie w swoim pamiętniku. Możecie sobie ją znaleźć, bo to jest dostępne w necie. Wspomnienia Decata w tłumaczeniu angielskim, więc dość przystępne. Nie namyślając się długo, król zdecydował, że zbierze wszystkie dostępne siły i na ich czele osobiście wyruszy przeciwko Rosjanom, żeby ich rozbić raz na dobre. No, czas pokazał, że sam został rozbity i to tak, że państwo pruskie w zasadzie przez przypadek ocalało.